Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na moim kanale, ja się nazywam Ania Glen. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z nowościami. Oczywiście udałam się do Rossmana na promocję i chociaż obiecałam sobie, że nie będę tam zachodzić tym razem, no to nie udało się, zaszłam i kupiłam dwie maskary. Kupiłam również fixer z Vibo. Mam do przetestowania paletę cieni z marki Ingrid. Mam do przetestowania nową pomadkę, liner, rozświetlacz. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak powstawał ten makijaż, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Na całą powiekę nakładam korektor z marki Catrice. Liquid Camouflage, tak to się nazywa. Dawno go nie używałam, zapomniałam już o nim. Ale pamiętam, że miał bardzo dobre krycie i fajnie działał jako baza pod cienie, więc dzisiaj go sobie użyję. Mam plan na taki bardziej monochromatyczny makijaż, nie taki zwariowany kolorowy, bo planuję użyć tej pomadki i tak pomyślałam, że użyję w podobnym odcieniu cieni. I zacznę od tego bordowego na całą ruchomą powiekę, a później to rozblenduję jaśniejszym różem, którym tym, i nałożę trochę złota. Taki jest plan. Już mogę Wam powiedzieć, że to są cienie takie bardzo masełkowe, to jest w ogóle takie bordo błyszczące. A ja lubię bordowe kolory i dobrze się w nich czuję, więc zacznijmy właśnie od tego koloru. No, muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda. Ale trochę się sypie. Ale fajnie widać ten błysk. Przyciągam go trochę nad linią załamania. Będę później rozblendowywać. To był pędzel Hulu P62, a teraz wezmę pędzelek Hulu P66 i będę rozblendowywać granice tym jaśniejszym różem. On też jest z taką perłą. Fajnie się z nim pracuje, w ogóle nie tworzą się plamy, ale to są też cienie perłowe, więc zazwyczaj z tą perłą pracuje się łatwiej niż z matami. Ładnie, ale trochę płasko, więc chyba przyciemnię jeszcze zewnętrzny kącik tym fioletem tutaj. Troszkę przyciemnił, ale nie jakoś tak bardzo super. Teraz to złoto na wewnętrzną część tutaj powieki. I teraz się zastanawiam nad niebieskim, bo strasznie mi kusi. I chyba go tam jeszcze gdzieś wepcham. Zobaczę, gdzie mi się uda. Myślę, że dolna powieka. Tu jest ten piękny niebieski. To jest taki haber, czysty haber. No, ładnie wygląda. W zasadzie przykro mi cały ten fiolet, bo chyba ma nawet mocniejszy pigment niż ten fioletowy. Czas na kreskę NYX Professional Makeup Epic Ink Liner. Tak to się nazywa, waterproof, więc jest ok. I jedziemy z kreską, ale ja muszę sobie tutaj lusterko przybliżyć, bo moja powieka nie jest najłatwiejsza do malowania kreski, więc ja muszę mieć przygotowane stanowisko i blisko lusterko. Będę jechała na dwa lusterka. Pierwsza krecha, fajnie. Fajnie pociągnęła, nie pofalowała powieki. Bardzo precyzyjna. To jest taki, słuchajcie, pędzelek jak Eveline, ten Precise Brush. No, bardzo precyzyjny, fajny. No, będzie krecha. Dobra, to ja sobie tutaj podziergam, domaluję drugie oko i za chwilę do Was wracam. Makijaż oka prawie skończony, jeszcze tylko nałożę fioletową kredkę w linię wodną, żeby jakoś zakończyć ten makijaż. A mam kredkę z Maybellina New York numer 320. Skończyłam makijaż oka, ale nie zupełnie, bo zostały mi jeszcze rzęsy i mam dwie maskary. Marka Lovely Curling Pump Up Mascara i marka Vibo Boom Mascara. Tą zachwala moja siostra, tą już miałam i bardzo mi się sprawdziła. Tak więc do dzieła.
Obie kupiłam na promocji w Rossmanie. Ta z Lovely ma silikonową szczoteczkę tak zakręconą w kształt banana. I ja nie lubię testować nowych masker, bo zazwyczaj ta formuła jest zbyt rzadka i po prostu skleja mi rzęsy, ale tutaj jest nawet całkiem ok. Chyba, że po prostu w sklepie były pootwierane wcześniej. Też tak może być. Ok, maskara fajnie wydłuża, ładnie rozdziela, nie skleja rzęs. A zazwyczaj mam problem właśnie z tymi świeżymi tuszami, że rzęsy mam posklejane, bo ta formuła jest zbyt rzadka, a tu jest ok. Nic nie jest posklejane, fajnie to wygląda. Ale dołożę jeszcze jedną warstwę. Dalej nic się nie skleja. I hit od mojej siostry. Też szczoteczka jest silikonowa, ale jest zdecydowanie grubsza. Jedziemy. Większa jest ta szczoteczka, ale o dziwo też nie skleja. To jest maskara typowo pogrubiająca, więc tutaj może to sklejenie się pojawić. No, ale nadaje objętości. Ale się ładny wachlarz zrobił faktycznie. No, siostra miała rację, mega pogrubienie. Ja już jej używałam właśnie podczas tego filmiku z siostrą, ale jakoś tak nie skupiałam się nad działaniem tej maskary. Zdecydowanie mój faworyt. Tak, bardzo ładne pogrubienie, wydłużenie, wyciągnięcie rzęs i nie są posklejane. Więc bardzo ładnie to wygląda. Jak już Wam mówiłam, mam jeszcze fikser do brwi, ale ja już brwi zrobiłam sobie przed włączeniem kamery i muszę Wam powiedzieć, że one są w dalszym ciągu na swoim miejscu, czyli nie opadły mi te włoski, bo już sobie pomalowałam właśnie tym fikserem. Więc całkiem fajnie to się zapowiada. Czytałam opinie, które nie były zbyt przychylne temu żelowi, ale wygląda bardzo naturalnie, nie skleja włosków, nie ma koloru, jest po prostu takim idealnym fikserem bezbarwnym. Także super. Może jeszcze raz sobie przyczeszę. To nie jest taki, wiecie, beton, który bardzo mocno usztywnia włoski. No, ale działa wystarczająco. Tylko tutaj mi nie pasuje trochę ta szczoteczka, że ona jest zbyt giętka. Zobaczcie, bo ciężko jest włożyć z powrotem tą szczoteczkę do opakowania, bo ona na końcu jest grubsza. A później tutaj u nasady jest cieńsza i po prostu się wygina, o właśnie, i się wygina podczas wkładania. No to jest mój jedyny problem z tym żelem, a tak jest git. No i co, mam jeszcze rozświetlacz z marki Ingrid, ale to jest rozświetlacz w kremie, a ja już mam twarz przypudrowaną, więc nie będę ryzykować na policzki, tylko zobaczymy, jak na ramionach się zaprezentuje ten rozświetlacz. Wezmę sobie pędzelek. I on ma taki złoty, opalizujący kolor. I wtopione są takie mikro, mini drobinki. Także są widoczne drobinki. I nie wiem, czy to jest dobry rozświetlacz na twarz. Ale zobaczymy na ramionach, jak to będzie wyglądało. Fajnie. No, a wiecie co, spróbuję trochę na twarz. Delikatnie. Ale zobaczcie, jak ładnie się policzek rozświetlił. Widzicie, co fajnie to wygląda? Nadał, zobaczcie, taki efekt tafli. No i teraz pomadka. Pomadka również z marki Ingrid Liquid Lipstick Matte w odcieniu 207. Ciemne bordo. Zobaczymy, czy to będzie moja nowa ulubiona pomadka na jesień. Bardzo lubię takie odcienie. A, ciemna. Ale ma bardzo precyzyjny aplikator. To muszę przyznać, że to jest jeden z takich fajniejszych, z którymi się pracowało. To jest taki trójkącik, bardzo precyzyjna końcówka. Ale to jest ciemna pomadka, więc uważajmy na zęby, bo tego typu... O właśnie, tego typu pomadki, zanim zastygną, lubią się osadzić na zębach, więc tak, sprawdzajmy zęby. Jest jeszcze jeden patent na to. I nadmiar pomadki tutaj z wewnątrz ust powinien się osadzić na palcu i powinien być problem z głowy. No ale muszę Wam powiedzieć, że pomadka prezentuje się bardzo ładnie. Jest takim typowo jesiennym kolorem. Ja bardzo lubię takie ciemne, winne pomadki, więc myślę, że w takim makijażu tylko podkład rzęsy i pomadka będzie idealna. No dobrze, więc szybkie podsumowanie. Praca z paletą całkiem fajna. Dobrze, dosyć napigmentowane są te cienie, oczywiście jak na paletę drogeryjną. Bardzo fajnie się pracowało, nie plamiły, więc
Spoko. Trochę się sypią, ale myślę, że to jest do przejścia. Fikser do brwi z Vivo przytrzymał włoski, nie utwardził na beton, nie posklejał ich, nie czuję na brwiach tego żelu, więc myślę, że jest wart uwagi. Tusze do rzęs Lovely i Vivo. Lovely nadaje bardziej dzienny look, takie wydłużone rzęsy, ale nie sklejone, mniejsza szczoteczka. Natomiast Vibo, no to już jest większy kaliber, typowe pogrubienie, nie skleja, nie osypuje się i tu już jest większa szczoteczka. Rozświetlacz z Ingrid, no jestem zaskoczona, bo stworzył bardzo ładną taflę. Jeżeli nie przeszkadzają Wam drobinki, no to możecie się zainteresować tym produktem. Co ważne, miałam przypudrowaną twarz, a on się nie zważył, także szacun. Pomadka Ingrid, powiedziałam już o niej kilka słów, podoba mi się kolor, podoba mi się aplikator, zobaczymy co z trwałością, ale na razie nie czuję takiego nieprzyjemnego ściągnięcia, nie czuję wysuszenia również, więc na razie jest okej. Na dzisiaj to już wszystko, ale jeżeli znajdziecie coś fajnego wśród tych kosmetyków dla siebie, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Buziaki, pa!